Siema, siema. Jadę sobie po prostu przed siebie na lekcję jadę. Wojtas jedzie. Mam 15 minut do lekcji. I no widzicie, gitarki z tyłu. Klasyczna, elektryczna i proszę ja was. I basówkę jeszcze mam, no nie? Sobie śmigam, ale dobra. Myślę, że takie filmiki z jazdy też sobie będę wrzucał, nie będą raczej na żywca robione, bo mi ciężko tak jest na żywca dobierać, znaczy ustawiać to wszystko, kombinować, no nie, bo ja od razu po robocie jadę. Ale myślę, że coś takiego będę co jakiś czas nagrywał, no nie wiem, pogadać różne pogadanki, jakieś takie teksty będę walił. Ale ciekawa jedna rzecz mnie spotkała, jeden z komentarzy napisała jakaś babka, jakaś... że siema debilu. bardzo mnie zdziwił ten komentarz. Znaczy w ogóle zastanawiam się, po co ja to mówię, zastanawiam się w ogóle nad pisaniem komentarzy w takim stylu. Wiadomo, że można powiedzieć, wziąć poprawkę na to, że to pisze jakiś niedojrzały nastolatek, który po prostu chce się w jakiś sposób, nie wiem, uzewnętrznić. Ale to też może ktoś napisać dorosły, teoretycznie normalny. Dziwne, bardzo tak mnie to zdziwiło. Siema debilu, coś w tym stylu. Ale tak czy siak odpisałem, bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że w ogóle nawet ktoś, kto pisze siema debilu, to ogląda filmy. I w związku z tym coraz bardziej się przymierzam też do tego, żeby trochę częściej te filmy wrzucać. Nawet takie niekoniecznie stricte, że właśnie siedzę z gitarą i gram, bo nawet na nagranie takich filmów to mam delikatny problem z czasem. No tak jak na przykład dzisiaj to będę w domu, no wyszedłem gdzieś 8:20, a wrócę gdzieś pewnie 22:00, więc jakby tak z czasem jest naprawdę krucho. Zastanawiam się, jak to było, że miałem więcej czasu kiedyś, żeby nagrywać filmy. No tak, miałem taki okres, że po prostu po robocie przychodziłem do domu i miałem czas wolny, no nie? A teraz jest tak, że po robocie jadę na lekcje, no i też bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Jeżeli ktoś w ogóle jest z okolic Rabki, Nowego Targu, Mszany, to jak najbardziej może się zgłosić na lekcje gry na basie, na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej, do wyboru, do koloru. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, no póki co jestem w stanie dojeżdżać prawie do każdego ucznia, no nie? Aczkolwiek jak się zacznie brać więcej, jak będzie więcej uczniów, to będę musiał po prostu powiedzieć, że lekcje u mnie, bo nie jestem w stanie. No samo dojeżdżanie, tak jak teraz dojeżdżam 18 km, to chwilkę czasu zajmuje. Tak to wygląda. Ale powiedzcie w ogóle, co tam u was. Napiszcie w komentarzach, co tam u was słychać. Czy coś ćwiczycie, coś nowego gracie? Ja chciałem powiedzieć wam jedną ciekawą historię. Myślę, że o tym jeszcze będziemy na lekcji, na którymś filmiku będę mówił. Bo zadzwonił do mnie chłopak. Miłosz albo Szymon, nie chcę teraz pomieszać, bo możliwe, że pomieszam imię. Ja mam po prostu problem z imionami, bo ja, jak ktoś mi nie powie parę razy, to ja po prostu nie pamiętam. Nie wiem, jakiś dziwny takie cosik. W każdym razie ten chłopak, to nieważne, no bardzo fajnie, elokwentnie tutaj tam się pytał, coś tam rozmawiał o piórkach, o kostkach, dzwonił, rozmawialiśmy chwilę podczas jazdy samochodem. Znaczy ja jechałem. No i wszystko git. Miał mi przesłać tam kawałek, który... Bardzo fajny kawałek, tam Mirror Mirror zespołu Halloween. Się pytał, czy ja zagram filmik na ten temat. Znaczy lekcję zrobię, no nie? I później pisze do mnie na Messengerze, że tam w ogóle wcześniej się chwalił, że grał koncerty tu, tam, gdzieś w paru miejscach, a później na Messengerze pisze, że jest osobą, bo wiadomość głosową mi przesłał, że jest osobą zupełnie niewidomą. I sobie myślę, co za typ pozytywnie. Ma swoją jakąś taką, no niestety właśnie, no taką wadę, no można powiedzieć, no nieszczęścia, no dobra, ma utrudnienie,
według mnie dość duże, jeżeli chodzi, prawda, o poznawanie dźwięków, o granie na gitarze i tak dalej, ale gra na gitarze, wysłał mi filmiki do dwóch, linki do dwóch filmików, gdzie grał jakiś tam, grali jakiś koncert. Po co to mówię? Mówię po prostu, że nawet to, że się nie widzi, nie dyskredytuje nas do grania na instrumencie, na gitarze, do nauki na czymś, grania na czymś, bo bardzo dużo ludzi ma takie podejście, że po prostu mam za małe palce, jestem leniem, kuźwa, czy jakieś inne pierdoły wymyślają. Można powiedzieć, wymyślają wymówki, które jakby usprawiedliwią to, że ten ktoś no, nie ma zamiaru nawet ćwiczyć, nie ma zamiaru w ogóle wziąć się porządnie w garść, bo ćwiczenie na instrumencie to nie jest tak, że ja sobie tak kuźwa zrobię i sobie będę umiał, prawda? To są miesiące, lata grania, co może się wydawać niektórym w ogóle chore. Jak lata muszę grać, żeby w ogóle dobrze grać. No kurde, no pewnych rzeczy się nie da nauczyć w 5 minut, no nie? Więc dużo ludzi sobie robi wymówki, żeby po prostu w ogóle usprawiedliwić się, żeby nie grać. A z kolei mamy tu przykład, świetny przykład chłopaka, który mimo takich problemów gra na gitarze, rozkminia to. Jeszcze tam się pytał piórko, jak tam piórko ustawić do robienia slajdów. Jakieś tam problemy w jakimś tam utworze, jak to tam ogarnąć. Więc ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Pozdrawiam cię serdecznie. I mam nadzieję, że wkrótce zrobię filmik z tym utworem Mirror Mirror, bo też mówiliśmy o tym, że Mirror Mirror to jest też Blind Guardian, ma taki kawałek i widać, że Halloween również. Bardzo się cieszę, bardzo Ciebie pozdrawiam, wszystkich serdecznie, gorąco pozdrawiam, ale właśnie tak chciałem zwrócić uwagę, że po prostu nie poddawajmy się, no grajmy. Ja wiem, że w sumie tak męczę dupę takimi filmikami, gdzie mówię, nie poddawajmy się, grajmy i to takie, o Jezu, ten Wojtek znowu to jęczy. Ale widzę po sobie z perspektywy czasu, że były takie momenty, że ja po prostu nie chciało mi się grać, już mnie to jakby wnerwiały, albo pewne rzeczy były nudne, nie wychodziły mi rzeczy nudne, to sobie myślałem, no dobra, jak mi nudne rzeczy nie wychodzą, to co dopiero będzie, jeżeli ja bym chciał grać jakieś rzeczy, powiedzmy, nie nudne, ale wymagające większego doświadczenia w graniu, prawda? To wtedy, to jak mi takie coś nie wychodzi, to co dopiero będzie z jakimś takim, z jakimś mocniejszym, jakimś szybszym motywem, no nie? Albo jeszcze co innego, na przykład mam jakiś kawałek, gdzie męczy mi się ręka i ojejciu, taki fajny jakiś motyw jakiś tam rockowy czy coś, a nie mam siły grać nawet, bo mnie ręka boli, bo po prostu, bo tak. I człowiek tylko sobie myśli, no ja pierniczę, no. Po co w ogóle to robić, jak sobie mogę włączyć kawałek na YouTubie i sobie po prostu nie muszę grać, bo wystarczy, że sobie, prawda, odsłucham. Wszystko będzie git. No takie moje, takie przemyślenia Wojtasa w drodze, ale w każdym razie wszystkich serdecznie gorąco pozdrawiam z trasy, z drogi, o tam jest basówka, o basówka, siódemka i klasyk, a w bagażniku mam ten wzmacniacz mały, no i mi zajechał drogę jeszcze, aż ty skurcze byku, ty niedobry człowieku, zajechałeś mnie drogę, ty huncwocie. No także no tak to jakoś wygląda. Wszystko to jest takie, wszystko jest skomplikowane. Znaczy ja wiem, wszystko, nie wszystko. Dużo rzeczy trzeba przejść, żeby się nauczyć grać na instrumencie. Dużo trzeba przemęczyć, żeby grać na instrumencie, żeby mieć wprawę, żeby mieć satysfakcję też z tego, no nie? A tutaj widzicie, a tutaj chłopak, który ma problem, który musi, że tak powiem, macać po tych strunach oznaczenia progu. No jak mam na siódmym progu zagrać, już z jednej strony samo oznaczenie nomenklatury w stylu jak ma jakiś nauczyć się kawałka, prawda? Seek and destroy, piąta pusta, czwarta 7-8, trzecia 7-8-7, później czwarta 7-8-7, prawda? Już sam fakt, żeby odczytać taby, zapis nutowy, wiadomo, że są jakieś programy, które czytają, tak dalej, to jest jeden problem. Drugi problem to, żeby w ogóle
znaleźć to też na gryfie, prawda? Pewnie ma jakieś oznaczenia w języku Braille'a na progach. W każdym razie, dużo więcej trudności mają niektóre osoby, a my tak łatwo to się poddajemy, prawda? My, którzy my jesteśmy, że tak powiem, w 100% jesteśmy gotowi do grania, bo nie mogę powiedzieć w 100% normalni, bo on jest tak samo normalny, no nie? Jesteśmy w 100% jakby mamy wszystko sprawne, a tyle razy wyszukujemy wymówki i po prostu kręcimy jak możemy. To wszystko jest trudne, bo czasem jest po prostu nie ma się ochoty grać. I też można to zrzucić na karp. A nie mam jakiegoś tak, nie mam nastroju do grania. Ale tu nie chodzi właśnie, a też wtedy trzeba sobie palnąć się w łeb, kuźwa, i powiedzieć, no zaraz. Ale ćwiczenia nie zawsze wyglądają kolorowo i nie zawsze ja muszę mieć ochotkę, żeby sobie grać te ćwiczenia, nie? No i mi następne, jak ja ci zajdę. Więc kumacie czacze, nie? Mam nadzieję, że wszystko jest git. Dobra, ja się zbieram, bo zaraz będę na miejscu, więc siemano na rapapatki.